stanowi toda deszczu. Czego marca obowiązują e-dowodem. Każdy dokument wymaga podpisu elektronicznego i ma wbudowany chip, przez to dłużej trwa jego produkcja. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, przyznaje Ewa Lipka z Katowickiego Urzędu Miasta. Dotychczas udawało się nawet taki dokument wydać w przeciągu tygodnia. W tej chwili musimy się liczyć nawet z 3 tygodniami. Takie kłopoty są praktycznie w całej Polsce, tylko niektóre miasta wyrabiają się w urzędowym terminie 30 dni. Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Aplikacja Ratunek uratowana wróciła dzisiaj do oficjalnego sklepu Google. To nowa wersja aplikacji ułatwiającej wezwanie pomocy w górach nad wodą. Jak wyjaśnia jej twórca Paweł Rościszewski, na żądanie koncernu musiał usunąć automatyczne wybieranie numeru alarmowego. Szczęśliwie Google pozostawił nam SMS-y automatyczne, które są dla nas drugą największą wartością naszej aplikacji. Czyli w momencie, kiedy Państwo będziecie wybierali ten numer alarmowy, to ratownicy będą już wiedzieli, gdzie się znajdujecie. Z powrotu aplikacji cieszy się naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof. To on napisał do Google list z prośbą o pozostawienie aplikacji jako najszybszej metody na wezwanie pomocy. A w studiu witamy Paulę Michalik. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami wiadomości kulturalne. Zapraszam. Kwietnia przyszłego roku będzie kilkukrotnie już przekładana premiera nowego Jamesa Bonda. Tytułu jeszcze nie znamy. Wiemy za to, kto będzie wrogiem agenta 007. Hey everyone, witajcie, tu Rami Malek. Mogę wam obiecać, że zrobię wszystko, żeby pan James Bond nie miał za lekko w tym 25. wydaniu jego przygód. Malek dostał Oscara za rolę Freddiego Mercurego w filmie Bohemian Rhapsody. Bondem po raz 5. będzie Daniel Craig. Zobaczymy też Ralpha Fiennesa jako M, Bena Whishaw w roli Q, Plie Seydoux jako pan i Naomi Harris w roli Moneypenny. Dziś za to premiera, na którą czekali wszyscy fani Marvela. Avengers, koniec gry. Zanim połowy życia we wszechświecie przez Thanosa, Avengersi starają się zrobić wszystko, co konieczne, aby pokonać szalonego tytana. Film wyreżyserowali bracia Anthony i Joe Russo, autorami scenariusza są Christopher Markus i Steven McQueen. The house is here. The village. The mountains. Razem jego książki o towarzystwie narciarskim, potem opowieść o Stanisławie Barabaszu, pionierze narciarstwa polskiego. O przywrócenie usługi apelowali m.in. ratownicy wodni i górscy. Dzięki niej łatwiej wezwać pomoc. Twórcy aplikacji nanieśli stosowne poprawki. A co się zmieniło? Sprawdził to nasz reporter. Dotychczas użytkownicy telefonów z systemem Android dzięki aplikacji mogli automatycznie wezwać pomoc i zadzwonić pod numer alarmowy. Teraz będą musieli akceptować dodatkowe zgody na wykonanie takiego połączenia. Udało się jednak pozostawić wysyłanie SMS-ów w tle. Dzięki tej funkcji ratownicy mają dostęp do lokalizacji poszkodowanego turysty, tłumaczy Paweł Rościszewski, autor aplikacji Ratunek. Czyli w momencie, kiedy Państwo będziecie wybierali ten numer alarmowy, to ratownicy będą już wiedzieli, gdzie się znajdujecie. Dzięki tej funkcji ratownicy w górach mogli szybciej dotrzeć do poszkodowanego lub zagubionego turysty. Jak tłumaczył koncern, aplikacje mające dostęp do SMS-ów lub listy połączonych muszą spełnić dodatkowe wymagania bezpieczeństwa, bo niektóre z nich wykonywały połączenia telefoniczne na niechciany numer. Narażały w ten sposób użytkowników na straty finansowe. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Obecnie z aplikacji Ratunek korzysta około 200 tysięcy Polaków. Teraz pogodnie i ciepło w całej Polsce, choć wkrótce deszcz i burze mogą spodziewać się mieszkańcy Pomorza i Podlasia. Tak także będzie wieczorem i w nocy, choć chłodniej od 10 do 14 stopni. Teraz najcieplej na Pomorzu i w Małopolsce, nawet 25-26 stopni, na pozostałym obszarze od 19 do 24 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany z południowego wschodu, silniejsze podmuchy na południu Polski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 18.06. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Panie, wiem, że są zawiedzeni, ale zwracam uwagę na to, żebyśmy w ciągu dwóch dni potrafili zmobilizować ponad pół miliona nauczycieli. Potrafiliśmy dojść do tego. Czy ten strajk wzmocnił autorytet nauczycieli wśród uczniów? Zdecydowanie tak. Pokazał, że wbrew przekazowi rządowemu nie gramy uczniami, nie czynimy ich zakładnikami nas, nauczycieli. Mówimy wyraźnie, chcemy wam pomóc, nie możemy doprowadzić do sytuacji, że nieznany wam nauczyciel będzie wystawiał wam oceny na zasadzie średniej arytmetycznej lub poprzez system komputerowy będzie was oceniał, nie mają pojęcia o waszej postawie, o waszej
waszych efektach dydaktycznych przez 3 lata. Ale nie słyszał pan uczniów, którzy tak właśnie mówili? Ten protest jest wymierzony przeciwko nam. Strajkujący nauczyciele nie powinni brać nas za zakładników, ponieważ my jesteśmy najmniej winni. Chcemy podejść normalnie do matury i nie powtarzać roku. Nie mówił tylko rząd, to mówili też uczniowie. I my dzisiejszą decyzję umożliwiamy. Ale ja nie neguję tego, że takie sytuacje, że tacy uczniowie są. Natomiast łącznie z wczorajszym protestem, rozmawiamy z uczniami, dzisiejszymi rozmawiamy z uczniami, my wiemy, że zdecydowana większość